Siemanko, jestem Lucek, to jest Scrap Mechanic Simulator. Co? To jest Scrap Mechanic razem z Pawłem. Będziemy tak dzisiaj jest. Budować. Dzień dobry. Co będziemy budować, Paweł? Dzisiaj będziemy budowali Voltika, taki samochodzik rakietowy. W naszym wykonaniu oczywiście, z tego względu, że tu mamy tam, gdzie patrzę teraz, o, tam, ten. Mamy taką hopsalnię naturalną i tutaj obok też mamy naturalną hopsalnię. I jeszcze mamy most, z którego też możemy wyskakiwać i lecieć w powietrze. Więc przyda się taki Voltik. Może zaczniemy budować już. I to będzie jakiś fajny wolticzek rakietowy. Ale proponuję, że weźmiemy ten podstawowy, zwykłą rakietę, żeby nie skakać zbyt mocno. Znaczy w sensie, okay. W sensie, wiesz, jak damy zbyt mocną rakietę, to on po prostu wyleci w kosmos, zanim ten doleci gdziekolwiek, dojedzie. A chodzi o to, żeby to było tylko dopalacz. No dokładnie, taki leciutki. Mm-hmm. Patrzę, czy nie, jakieś pojazdy, które już mam tutaj, nie, czy one będą pasować, ale one mają amortyzatory i to takie, Od podstaw budujemy, się wydają najlepiej. Dobrze, no. I zbudujmy go może z metalu, co ty na to? Czyli ciężki ma być. No ciężki go zrobimy, no bo betonowy to tak głupio wygląda. Metalowy. A bo jeszcze jest ten plate block, wiesz, który. Właśnie ten plate'a, damy może tego, nie? To no jest. Dobrze. To jest ten. O. Dobra, no to ojej, z tego, to z tego ale budujemy. Co zrobiło? Spoliczku się i będzie dobrze, mówię ci. Od razu się obudzisz. Okej, okay, robimy. Dobra, z tego robimy, oczywiście. I teraz czekaj, jeszcze patrzę kółeczka. Co z czego kółeczka może by to były? Z tych niestandardowych byśmy zrobili może. Albo te takie ciężarówkowe? Nie. O! Takie spalone kapcie byśmy dali. Patrz tu na drzewie. No, fajne, fajne. Taki trochę z BM-ki jakby, nie? Dobra, ładuj mu tu z boku, a ja już robię dopalacz. To jest przód czy tył? To jest tył. To jest tył. To czekaj chwilę. Jest problem. Zróbmy go troszkę szerszy, bo chcę, żeby dwa siedzenia weszły. Więc jeszcze no zbyt wąski. Szerszy lub. Dobra, ja go poszerzę troszeczkę. Zbudujemy szerzy, wspólnie razem. Od was to... O, aż tak? Czekaj. Na razie robię wielki placek, na którym damy dwa siedzenia i zobaczymy, jak ile potrzebujemy miejsca tak naprawdę, żeby drzwi zrobić jeszcze, wiesz, tak dalej. No, to będzie ciężarówka, a nie voltik rakietowy. Ciężarówka? Nie, no spokojnie, bez przesady. Dobra, no dawaj sobie dwa siedzenia jakieś. Zobaczymy. Dobra, zrobimy to oczywiście w europejskim stylu. Czyli tu jedno siedzenie. Drugie siedzenie, to jest minimum teraz. Dobra, to jest minimum. I teraz minimum. Tak, musimy... No i minimum mi się podoba. I teraz czekaj, musimy zostawić jeden przerwy i tu musiały być na przykład drzwi chyba, nie? Na jeden przykład. Przerwy i drzwi, czyli tu jeszcze miejsce. A tu skasować, dokładnie. Już kasuję, okej. Okay. Dobra. I tutaj dorobić. Dobra, dorobione. Nie będzie za duży? Nie, no co ty? Ale jeszcze kółka muszą skręcać, to wiesz, to ten. To skasujmy. Albo dobra, bez drzwi, zróbmy bez drzwi w takim momencie. Zrobimy taką klatkę, nie? No. Też dobrze. Czy mi się wydaje, czy te siedzenia są bardziej pochylone niż zwykle? Bo. Takie. Jakie kluseczki sobie. Jakie pulpeciki takie. Dobra, to musi fajnie, być sportowy. Się. Czekaj, nie, to jest gangsterski, wiesz, tutaj. I musimy słupek zrobić, wiesz, żeby tamten nie strzeli nas. O. No dobrze. I tutaj patrz, tu zrobimy taki słupek. O. I dopalacz. Tutaj słupek, o. Gangsta, yeah! Nie no, jednego daj. Mi się wydaje, nie? Damy właśnie tak niesymetryczny jest. No to daj dwa. Jak nie da rady, to najwyżej mniejszą moc damy, nie? No. Mniejszy mocz. Mniejszy mocz. Tak jest. No, to jest, teraz. Okej. Okay. Tu. Ti. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, tutaj muszę znaleźć jeszcze jeden klocuch, taki bardzo fajny. Żeby to było w miarę, wiesz, żeby to było takie opływowe, nie? No. Ja bym chciał, żeby to było opływowe, te nasze auto. Rób opływowe, ja się dostosuję. Czemu się coś nie... no dobra. Okej. Okay. Coś takiego i tutaj powiedzmy z przodu... Z przodu światełka jakieś. Gdzie te światełka były? Czekaj, muszę znaleźć światełka. Pana światełko muszę znaleźć.
Ale to super, pomyśliłem. Pomyśliłeś? No to ładnie. Weź Eno, zobacz na tył. Czekaj. Urwie ci głowę. Bardzo fajnie. Słuchajcie, wygląda jak wózek golfowy z rakietowy. Patrz na to z przodu. Jak wózek golfowy. Tak. Wózek górnika. Co? Spróbuj użyć tych właśnie, takich skośnych. No tych dłuższych skośnych zrobię. Ja sobie to skasuję, zobaczę to. Zaraz zrobię ten przód. Spokojnie, zostaw. Patrz, na przykład z tych. Nie? Ja wiem właśnie, z tych zrobię, no. No. Bo wyszedł taki, wiesz, wózek taki, wiesz, stricte górnika, nie? Taki właśnie wyszedł, tak. Taki wyszedł, no, przepraszam. Nic, nic. Co? No. Czekaj. Gdzie to jest? Nic, nic. Oj tam, oj tam. Nie przejmuj się! Życie bywa złe. Ale super! Wygląda no jak teraz jak motorówka. Zawsze tak jest, chcesz zbudować auto i nigdy nie wygląda. Teraz to no wygląda. Tak, nie, no. Teraz to wygląda jak motorówka, to jest prawda. Nie, czekaj, co ty zrobiłeś? Dobrze jest. Nie, bez tego tu, bo tu musimy mieć wsiadanie, czyli musimy zrobić tutaj jeszcze słupek, zobacz. A tu będą takie kratki, patrz. O, nie, dobrze, nie, dobrze zrób. Teraz wstaw to. Nie tak. No jak tu wsiądziesz? Da się wsiadać normalnie, patrz. Z boku. Nie, ale patrz, czekaj, zrobimy, patrz, czekaj. Tak zrobić przed chwilą. W ten sposób, tylko ten dłuższy, nie? No dobra, ja tutaj dam silnik, bo zwykły silnik... Albo nawet nie, zostawmy tak. Patrz, tak, to będzie lepsze. Tak, z tym krótkim. O, i wtedy się fajnie będzie wsiadało. Okej. Tą szybę jeszcze jakoś, nie wiem jak to zrobić nawet. O, już wiem chyba, czekaj, gdyby zrobić tak. I czekaj, tam szyba była chyba jakaś taka już standardowa. Skośno oka. Czego się śmiejesz, chłopie typie? Sam jesteś skośno oki. Co tu się dzieje? Nie pasuje mi ta szyba za bardzo, a czekaj. Gdyby tak... Buduj tam, nie gadaj. Nie krzycz na mnie, bo nic nie mówię. Są jeszcze jakieś inne dopalacze, jakieś takie malutkie. Tak, tak. Takie malutkie bardzo. Tak, tak. No na przykład, czekaj, weźmy sobie to, zobaczmy. Wow! Paweł! Patrz na to. Oj. Co to jest? Czekaj. Zobacz. Nie, to jest jakieś takie. Chwila. Wow! Fajne, podoba mi się, tylko nie wiem jakie one są mocne, także nie odpala ich na razie. Na razie nie siądziemy. I te silniki, które tutaj dałeś, te elektryczne, czemu dałeś elektryczne? No bo to jest elektryczny samochód w GTA. No, ale ty dałeś te mocniejsze, widzę, dobra. Spróbujemy, damy na małą moc. Minimalną, no na razie. Na razie są wyłączone, więc okej. Ja tu zrobię, czekaj, tutaj muszę zrobić jeszcze bardziej pochyloną tą maskę. Jeszcze bardziej pochylona. Pochylona. Jeszcze bardziej zrobię, czekaj, tak żeby to fajnie wyglądało. Na piąteczkę. To ja już kółeczkę daję. Tam, dobrze jakby te przednie skręcały, nie? Bo wiesz, zbudowaliśmy. O co? Bo zbudowaliśmy tak, wiesz, teraz, że chyba nie za bardzo, nie? No nie ma gdzie tego tak zrobić. Po co ci skręcające kółka, no? Weź już się uspokój ty. No nie. To mi teraz zadałeś. Weź mi podnieś to wyżej trochę. O, dzięki. O, już, już. W sumie tak będzie lepiej zbudować skręcające. Czekaj chwilę, tylko wezmę... Skręcające? O Jezus, upuścił kloca. Aj! Dobra, tak. Dobrze. Teraz przód jest z drugiej strony, zobacz. Tak widzę. Dobra. Musiałem być tak. Trzymaj się. Ale nie, no pięknie tu wiecie, coś czuję. Czekaj, to auto może być super. Czekaj, coś mi się nie podoba. A gdyby dać tak.
Dobra, coś tak. O Jezus Maria, uważaj. To aż taki długi ma być? To czekaj, to ja muszę te skrętne dać z przodu bardziej. Nie, nie, spoko może być, dobrze jest. Nie, 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 no co, ty tu wpadaj w połowie samochodu. Ale zobacz, te kółka jakie są duże. A, w sumie. Właśnie nie są. Czekaj, muszę znaleźć inne kółka jakieś. Bo są jakieś takie upośledzone trochę. Dużo tych kółek mamy, na pewno jakieś. Czekaj, a te większe, o, tirowe daj, to jest z ciężarówki. Dobrze. Zobacz, jakie fajne są, nie? No super, zaraz je dam. A bo czekaj, te tylnie tirowe były może lepsze, czekaj. Nie? Jak myślisz? Te tylne, autobusowe, super. Czy...? Wszystkie są świetne. Co to za fajka? To jest... tak będzie skręcać. Nie skręci, nie skręci? A, skręci jak? Może. Nie. To jest najprostsze, co mogło być. Czekaj, zobaczę jeszcze inne kółka jakieś takie. Które czekaj. To były? No właśnie są dwa rodzaje, ja nie wiem, który będzie ładniejszy, czekaj. Taki z wypustką? Nie, ten bez wypustki nie, chyba, nie? Nie, z wypustką nie, dajmy te wyścigowe. Nie, nie, właśnie te wyścigowe są te. Czekaj. O te. Te są super. No. Znaczy nie są wyścigowe, to są z ciężarówki, tylko tylna oś chyba, wiesz? Od dzisiaj są wyścigowe. Dobra, dzisiaj są wyścigowe. Nie lepiej byłoby tam dać te kółka ciutkę niżej jeszcze? A dobra, niech będzie tak. To jest sportowy samochód. Spakuj się tam. No właśnie ja myślałem, żeby tak jeszcze jedno przęsełko niżej dać. Ten, taki jeden klocuszek tego, wiesz, jak to się nazywa. O, ten co właśnie wstawiasz, żeby dać jeden niżej. Nie, jest fajnie. Jest fajnie. A! Ej, nie, dobrze, podwójne z tyłu mogłoby być, patrz, czekaj. No, kurde. Lepsza przyczepność to się nazywa. Tak. Ej, to będzie ja spoko, tak już mi się podoba. Czekaj, bo tutaj coś zakłada. Czekaj. Migacze są pomarańczowe takie bardziej, nie? Trochę. Po co ci migacze w rakietowym samochodzie? No, żeby migało mi, jak będę jechał, nie? No. O! Kozak. Czekaj. No nie wiem co to będzie. Ksenony, Paweł. Nie? Oczywiście. Oczywiście. Ksenonowe, dobra, ładne, wypasione. Czekaj, autko ogólnie jakie powinno być? Czarne, całe? Tak, maluj już. Na czarno zrobimy, nie? Dobra. W sensie czarny ten. Czarną bestię. O. Czarny blachy. Będziemy jako karbon. Tak myślę. Karbonowe. Okej, czekaj, coś tu jeszcze było malowane? O, tutaj jeszcze. Jak to było z tym skręcaniem? Czekaj. A, dobra, czekaj chwilkę. No bo jest na podnośniku, teraz spokojnie. Nie można skręcać, dobrze. No bo jest na podnośniku, jest na podnośniku, jest okej. Łup. Okej, tutaj jeszcze przemaluję gościa. Dobrze, będziemy mieli tutaj taki turbo odpierdzielacz. No, ale będzie gęsty, super, dobra. Co? Ja bym proponował czerwony przycisk, nie? Na pewno musi być. Czerwone fotele, czy czekaj, o, a może... Chwila, zaraz znajdę. Też nie. Jest takie skórzane? No. Ze skóry takie, nie? Okej. Okay. Wnętrze zostawimy, jakie jest. O kurde. Nie wiem jak te dopalacze będą działać. Czekaj, ja go opuszczę, tylko przetestujemy chwilkę. Czekaj, na razie dopalacze nie odpalaj, bo jak ucieknie nam grubas. Wow. Skręca ładnie? Dobrze, to jest okej. Okay. Właśnie tak, nie wiem. Laguje się u ciebie, czy jest dobrze? Nie, u mnie dobrze skręca. O! Spróbuj ty skręcać. No tak chyba ten, nie te kierunki, nie? Trochę go wybija, wiesz? Ja podejrzewam, że te silniki są za mocne. A spróbuj dać gazu. Czekaj. Poczekaj chwilę. Przede wszystkim ten. Kierunek kręcenia się kół, żeby był dokładnie ten sam. Gdzie ty poleciałeś? Jakie lagi są ty? Tak? Takie lagi aż? No, widzisz, ja tu widzę jak ty latasz. Weź go przypnij do ziemi. Poczekaj chwilę. Nie, dobrze jest. No, na pewno. Ja stoję w miejscu, praktycznie. O, chyba się naprawiło, dobra. Czekaj chwilę. A, jedna rzecz. Ja proponuję nie dawać napędu naprzód. No to nie dawaj. Jeden silnik będzie odpięty w takim razie całkowicie. Chyba koła popsułeś.
Nie, koła są dobrze. Odpiąłeś sterowanie zamiast napędu, tak coś czuję. Nie, nie, dobrze jest. Odpiąłem tylko ten. Odpiąłem tylko jeden silnik, czyli przedni napęd. Co się dzieje? Okej. Okay. Żeby ci nie spadł, uważaj. Próbuję, próbuję. Wow, dziwne. Dobra, spróbuję dopalacze. Nie, nie działają tak mocno. Jest dobrze. Chyba taka osoba chwilę. Nie, bo spadniesz, ziom, ziom! Nie wysiada, jak takie rzeczy się dzieją. Och. Dobra. Coś tu nie gra, Paweł. Coś nie, spokojnie, jest, tak. za duża moc jest troszeczkę, wiesz? Ale chwila. Te dopalacze tak jakby w ogóle nie działają. Silnik rakietowy. No później zwiększymy ich moc po prostu, wiesz? A jak nie, to w ostateczności wymienimy na inne. Ale poczekaj, najpierw musimy skończyć tutaj wnętrze. No dobrze, dobrze. Żeby to ładnie wyglądało. Czerwony, jak czy co? Albo biały? Tylko wiesz co? No dobra. Nie, czerwony jednak. Bo mamy tutaj takie na mapce hopsalnie fajne i my dlatego z Pawłem chcemy zrobić taki rakietowy samochód. To był nasz cel. Nasz taki pomysł. Czemu by nie? Ja bym z tyłu dał tylko ten, pojedyncze koła. Jakieś były problemy z stabilnością. Poczekaj, dobra. Może być. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Szyba z przodu. Można zrobić jakąś szybę z przodu, bo nie mamy koncepcji na chwilę obecną. Nie wiem dlaczego. Ale nie wiem, jak tu zrobić szybę z przodu, wiesz, żeby to fajnie wyglądało. Żeby nie była taka ordynarna, wiesz, kwadratowa, nie? Taki kanciak. No, wiem, co zrobimy, już wiem. Zostaw to mi. Zostawię ci to ci. Okej. Okay. Coś takiego. Za dużo trochę. No tak, dobra. Ja przede wszystkim proponuję jeszcze dorzucić tutaj. Okej. Tak, tak, dobra. Nie, to nie będzie źle, to będzie źle. Taka mała szybka będzie ok chyba, nie? Po co większa? No. Podnieś mi go do góry. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz ważna. No. O, nie, Paweł, tylko nie neony. Nie, neony muszą być, no jak bez neonów? Też mogłeś go dać na samych krawędziach. Nie, na samych krawędziach będzie widać, wiesz? Ja nie wiem, czy ten samochód w ogóle będzie jeździł, bo on coś bardzo się bugował. Czekaj, opuść teraz w dół. Zobaczmy tylko, jak wygląda. Gdzie nie, w sumie to... Widać te neony. Dobra, podnieś do góry z powrotem. Nie, bo by tak to było widać lampka, a nie chodzi o to, żeby nie było widać lampki, wiesz? No, czekaj, nie ma takiego światła, że światła, nie lampkę? Że nie było nie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Teraz ja przekoloruję po prostu na jakiś fajny kolor. Mogliśmy z BMW zrobić Voltika. Jak wygląda. Na czarno, dawaj. Zobaczymy, jak czarny wygląda. Czarne światło, widziałeś czarne światło? Tak, po prostu nie ma światła. No. Czarne światło, brak światła. Praktycznie. Ja proponuję, zróbmy może, czekaj. Zielony. Jak jest czerwony, to niebieski będzie pasował. Okay. Moim zdaniem. O. Ten ciemniejszy, na samym dole. Chociaż nie, okay. Dobra, ten jasny, czekaj, który dałeś? Ten środkowy czy który? Jest lepszy, bardziej go widać. Drugi od góry. Drugi od góry, dobra. Jest lepszy, no. Okej. Okay. Daj go teraz w dół, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czekaj. Okej. Okay. I teraz jedna rzecz jeszcze, ja sobie go delikatnie tutaj zrobię tak. Bo tam mi podnośnik przesłaniał. No, coś nie tak jest z przednimi kołami, to grubo nie tak. Te łożyska jakoś się psują. Mówisz? Czekaj, zobaczmy jeszcze raz. Chyba nie może być skrętny, nie? Nie, dobrze jest, u mnie dobrze teraz działa. A u mnie właśnie on skacze, to chyba przez lagi, wiesz? O! Nie, sztywne jest, wiesz? Właśnie zrobiłeś jakieś... salto u mnie. Salto zrobiłem, mówisz? No latasz teraz tak w kółko, ja idę stąd. Poleciałeś gdzieś w ogóle w kosmos. Nie, spokojnie, jestem na dole. Dam go na podnośnik.
No tak tutaj, jak u ciebie to jest dobrze, w tym, to... w tym samym miejscu jest, gdzie był. Więc spokojnie, nie stresuj się, jest wszystko easy, dobrze. Dobra, ja będę obserwował, jak jedziesz. Poczekaj. Tu jeszcze oświetlenie. Jeszcze przydałby się jeszcze oświetlenie tutaj gdzieś chyba. Takie... Tutaj? Okej, okay. I tutaj na przykład damy sobie też niebieski. Idę zobaczyć, co tam kombinujesz. Dobra, to byłoby tak. I teraz jeszcze tutaj koła. Na czarno. Boję się, że tu nie będzie tak lagować. Okej. O, tutaj zamalowane to nie. Tak czarne. Dobra, ja chcę jechać. Kolor. Poczekaj chwilę. O, teraz tak. Dobrze. Przede wszystkim sobie zapiszę. No, zapisz sobie. Voltic. Voltic, dobra, może być. Dopalacza. Poczekaj. Poczekaj chwilę, na razie nie ruszaj. Jeszcze jedna, a jeszcze tutaj, widzisz. Nie to, silnik. Na czarno. Ja daj mi też wsiąść w razie czego, żebym mógł w razie czego tu nie złapać, jakby coś było nie tak. Siadaj. Okej. Dobra, już. Dopalacze są już prawie na maksa, one coś nie działają. A ty jedziesz? No, próbuję dopalaczami samymi. Aha. O nie. No właśnie, u mnie to tak widać. A ty jedziesz normalnie, czy wypadłeś? Wypadłem, mi się to wszystko przewraca. Poczekaj, ja wysiądę na chwilę. Ty prowadził lepiej. Chwilkę, ja tu jedną rzecz zrobię, tylko bo jeszcze mnie na rzecz nurtuje. Ja bym te dopalacze wymienił, bo one nie działają, one są za słabe jakieś. Dajmy taki... Nie, po prostu dajmy je na maksa i tyle. Są na maksa już właśnie, o to chodzi, że prawie na maksa są. Dajmy jakiś inny. Pokaż no, spróbujmy. No i co? Pod jedynką masz. Ale ciężko mi się jedzie nim, wiesz, bo on podskakuje grubas. No właśnie, o to chodzi. Ja bym zmienił dopalacze, to jest podstawa, w Voltiku są mocne dopalacze. Tutaj ale jest problem ze skręcaniem strasznie, musielibyśmy mu dać amortyzatory tak naprawdę. Nie. No taka jest prawda. Nie. Zobacz, nie co się dzieje. Tył aż podskakuje. Czekaj, a są jakieś małe amortyzatory? No są jakieś takie, bo nie jestem w stanie po prostu wiesz jechać prosto. Sportowe zawieszenie jest. Dawaj, sportowe zawieszenie. Ładujemy go na podnośnik. Jedno takie zawieszenie powinno przeszkodzić nam nic. Zresztą później go sobie wierskowamy do tego, do ekwipunku. Jak będziemy chcieli mu pojeździć, to po prostu damy dopiero. Także daj tam te zawieszenie. Dam to zawieszenie. To sportowe? A dobra. Czekaj, zaraz zobaczę, bo tam było więcej zawieszeń chyba już teraz. O, tam są jeszcze inne zawieszenia, wiesz o tym? No ale dajmy takie. Dajmy te standardowe, nie? Okej. Tam chyba skręcania nie dałeś na zawieszeniu, nie? Z przodu. No nie, nie ma skręcenia, trzeba dać niżej. Aha. Daj to niewidzialne łożysko. To niewidzialne łożysko dajmy, no. Będzie lepiej to wyglądało przynajmniej. Okej. Niewidzialne łożysko. Widzieliście takie łożysko, które jest niewidzialne? To jest właśnie w skrapie. I tutaj nie można. Mamy w modyfikacjach. Co nie można? Jeżeli nie można dać na łożysku, znaczy w sensie, tak? Sportowe zawieszenie. Najpierw musisz dać. Najpierw musisz dać. No. A też nie można. Jak nie można? Bez jaj. Zawieszenie. Nie. Ciekawe, fajnie. Nie brzmi to najlepiej, ale. Trzeba by klocek dać, do klocka dopiero zawieszenie można dać. Nie można dać bezpośrednio do amortyzatora. No nie, tak nie może być. To straszne będzie. To tak, ty źle robisz chyba. Ale poczekaj, bo skręcanie tu potrzebujemy tylko. A dajmy ten zwykły. Ten, jakby zwykły. Tu usunąć. Tak. A, tu nie można dać. Rzeczywiście, ale beka, ty. A jakie jeszcze mamy zawieszenia? Są jeszcze takie mniejsze chyba, ja zaraz zobaczę sobie. Jeszcze jest coś takiego. One jest po prostu cieńsze, ale te drugie, że one jest dłuższe czy co? Tak, one jest dłuższe. Co to jest? Zawieszenie. No co ty? Da się do tego łożysko zrobić? A czekaj, właśnie zobaczmy sobie. Też nie. Słabo, nie? Ty, a jest tutaj takie do sterowania coś. Co to robi? Co do sterowania? No to takie steering pipe. Nie widzę. Tutaj przyczepiłem pod górę, no. To. A to?
Steering Play. To tylko amortyzator. Nie, to jest, to też nie przejdzie. Kurczę, no skomplikowana sprawa. Skomplikowana, nie, bo inaczej nie pojedziemy w tym, będzie nam skakać tak ordynarnie. Musimy zrobić w takim razie tak, skręcanie, później musimy dać klocka, później musimy dać łożysko. Czekaj, gdzie to jest? Nie łożysko, przepraszam, tylko... Gdzie jest ten amortyzator, ten co szukam tutaj? Czekaj. Amortyzator dopiero. To taki fizimizi będzie. I to będzie strasznie takie długie. Fizimizi takie głupie. Jak chyba, to nie że... można? Coś można było zawsze tak robić. O co chodzi? Chyba, że zrobimy jeszcze inaczej. Czekaj, żeby to fajnie wyglądało. To możemy jeszcze ewentualnie zrobić. Czekaj, tak. Tak. To chyba mogę użyć. Ja też mogę. Dobra, tak. A zróbmy tak. Tak. Zobacz. Tak. I do tego kółko. Gdzie jest to kółko? Przepraszam bardzo. Ja sobie przepraszam bardzo. Gdzie to kółeczko moje cudowne? Paweł, zobacz. Tak, zróbmy. Tak na amortyzatorach. A tak? Co? No. Zobaczmy, czy będzie amortyzował. Aha. No też tak można. Ja zrobimy taką terenówę teraz. Wysoką. Właściwie nie, głównie żeby tylne, nie? Był amortyzowany. No bo ja tutaj dałem amortyzator, widzisz jak... Bo tył nam uciekał, cały czas nam tył uciekał, nie? Nie wiem, próbuj. Dobra, to rób tutaj przód, tak jak zrobiłeś. Dobrze. Nie będę się wchodził w ten... Nie wchodź mi w rachubę. Tak, tylko wiesz co, tył ogólnie nie będzie się kręcił, bo nie ma łożysk. No to jest głupie, to była koncepcja. Tylko teraz... No co ci znowu nie pasuje? Do tego, do łożyska, znaczy do tego, do amortyzatora nie przyczepisz łożyska, nie? To znowu to samo. Nie, robię dziurkę. Zróbmy dziurkę. Tam łożysko w środku. Też nie, bo nie będzie się kręcić. Kurde. Inaczej. Ale tu możesz rurkę wstawić i będzie się kręcić. I wtedy łożysko. O, patrz, pyk. Łożysko, rurka. Amortyzator. O, dobra. I kółko. Chyba nie to. Nie to? Dobra, to było to. Dobra. Ciekawe, czy będzie się obracać. Nie, powinno raczej się obracać. No, ja już tu podłączę. Okej. Czekaj chwilkę, ja tylko klik. Okej. Możesz podłączać zaraz tu, nie? O, tutaj skręcanie mówisz? Tak, łożysko. Napęd na tył. Mapeta na tył dajesz? No. Ty, super. Czuję, że będzie śmiesznie. Usuń tam z tyłu ten, jak to się nazywa. Podnośnik. Uwaga. No. Okej, czyli trzeba zmienić kierunki. Możesz zmienić kierunki od razu? Prawym. Sprawdź. To nie pomaga. Teraz dobrze. Czekaj, próba. Chyba lepiej jest. Nie do końca, też podskakuje. Wow! Szarpie. Dawaj, odpalaj dopalacze. Gdzie są dopalacze? Dobra, wsiadaj. Siedzisz? No, tak. No, odpalaj. Wow! Przelecieliśmy! Udało się, ale problem z amortyzatorami jeszcze jest. Trzeba będzie nad tym popracować chyba. No, niestety to auto się nie odwraca tak w GTA. Szkoda. O, szkoda właśnie, trzeba na podnośnik. No. Dobra, tym sobie akcentem kończymy. Napiszcie, czy wam się podoba nasz cudowny Voltik. Taki troszkę śmieszny. Cudowny, mówię cudowny już, ale wiesz, no wiem, że nie jest cudowny do końca. No każde dziecko jest cudowne, no. Tak, dokładnie. Także piszcie jakby co tam jeszcze budować. No to w komentarzach oczywiście i będziemy działać. Tyle z naszej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Hej.